Ruszamy na wyprawę kulinarnym szlakiem Warmii i Mazur, aby pozyskać wyjątkowe lokalne produkty, które zagoszczą w menu restauracji Bubbles, Akademia, Uwieniawy oraz Ave Pegas. Odwiedzimy gospodarstwa rybackie, przemierzymy warmińskie lasy w poszukiwaniu grzybów, poznamy lokalne przepisy i pokażemy Wam, jak wykorzystamy te wszystkie kulinarne cudowności w naszych daniach. Przygotowaliśmy dla Was kilka odcinków z naszej gastronomicznej podróży. Zapraszamy Was, byście ruszyli w tę podróż wraz z nami. Szanowni Państwo, jesteśmy na miejscu. Dojechaliśmy do gospodarstwa rybnego Szwaderki. Tutaj zakupimy ryby, które będziemy dla Was przygotowywali w naszych restauracjach. Zostańcie z nami. Kochani, jesteśmy w gospodarstwie rybackim Szwaderki. Jest z nami pan Tomasz, który opowie o historii tego miejsca. Panie Tomaszu, proszę bardzo. Historia rybactwa w Szwaderkach i okolicach sięga kilka wieków wstecz. Już w XIX wieku była pierwsza wylęgarnia w Szwaderkach, w której inkubowane były gatunki takie jak szczupak, czy sieja, sielawa. Ta inkubacja była prowadzona na cele zarybieniowe, żeby okoliczne jeziora były rybne. Mhm. Dziś to działanie jest kontynuowane. Co ciekawe, wylęgarnia wygląda bardzo podobnie do tej, którą możemy na archiwalnych zdjęciach zobaczyć. I też prowadzone jest zarybienie właśnie tymi gatunkami, o których wspomniałem, a także rozród innych gatunków, takich jak sandacz, jak lin, jak karaś. Natomiast pod koniec ubiegłego wieku w Szwaderkach powstały również stawy. Na początku były to stawy ziemne, a w drugiej kolejności stawy betonowe typu pstrągowego. I zaczęliśmy hodować również inne gatunki ryb, takie jak właśnie pstrąg, jak jesiotr, czy jak karp. Mhm. No muszę powiedzieć, że cała antruaż i w ogóle gospodarstwo robi wielkie wrażenie. Te poniemieckie budynki, ten młyn, który tutaj, o którym Wam wcześniej opowiadał podczas naszej rozmowy, no to miejsce, które naprawdę robi wrażenie i widać, że tu jest włożona pasja, jest tradycja. Miejsce, którego właśnie szukaliśmy na naszej mapie kulinarnej i z naszymi szefami kuchni, żeby znaleźć właśnie odpowiedni produkt, który możemy wprowadzić do naszych restauracji, zaserwować to naszym gościom. Proste dania, które serwujemy, dają najwięcej przyjemności. Dla nas najważniejszy jest właśnie produkt. No i to, co możemy właśnie dzisiaj dostać u Pana. Tak, mamy świadomość wartości tego miejsca, również tej historycznej wartości, także tej środowiskowej. Staramy się dbać na różne sposoby o środowisko. Między innymi prowadzimy rekultywację dwóch jezior. Rekultywację, czyli próbę poprawy stanu ekologicznego tych jezior. Mowa tu o jeziorze Marus i o jeziorze Świętym. Bardzo dobrze też wiemy o tym, że w przypadku ryby ta prostota jest najważniejsza. To prawda. Nasze produkty, na przykład nasze ryby wędzone z dodatków, zawierają sól. No i dym, jeśli można powiedzieć, że to jest dodatek. Oczywiście dym z drzew, z buku i olchy. Tu widzimy stawy betonowe, w których hodujemy rybki. Przez te stawy przepływa czysta woda rzeki Maruski. Muszę od razu powiedzieć, że ta rzeka jest po prostu krystalicznie czysta, że ta woda, którą widzimy, jest po prostu tak czysta, że robi to takie wrażenie, że i daje pewność tego, że ta ryba jest naprawdę w świetnej formie i jest na pewno zdrowa i dobra. No tak, w przypadku hodowli ryb najważniejsze jest dobre źródło wody, nie? To wpływa na wiele aspektów, począwszy od dobrostanu, czy do dobrego zdrowia ryb, kończąc na smaku tej rybki, którą się hoduje. Także jest to naprawdę najważniejszy aspekt. W tych stawach hodujemy głównie pstrąga tęczowego oraz troszkę jesiotra. Mamy tu specjalnie dostosowane... To dwa gatunki właśnie, po które przyjechaliśmy głównie dzisiaj do Pana. No i super. Mamy tu specjalnie dostosowane urządzenia, które zapewniają odpowiednie natlenienie, oczywiście poziom tlenu i inne parametry wody regularnie, kilkukrotnie na dobę monitorujemy, tak aby ryby mogły w jak najlepszych warunkach wzrastać. Pstrągi od ikry hoduje się około 18 miesięcy w naszym wypadku, co myślę, że spora grupa hodowców powiedziałaby, że jest dość wolno, dość długo, bo można zrobić to nawet w ciągu 6 miesięcy. I co daje ten okres, że ten wydłużony okres, co powoduje? On jest po prostu uwarunkowany rytmem natury. Okay. Dlatego, że ryby to są organizmy zmiennocieplne, zatem ich metabolizm zależy od temperatury środowiska. Przychodzi zima, woda osiąga 1 stopień na przykład,
i metabolizm ryb drastycznie zwalnia, więc te ryby zaczynają rosnąć wolniej. W momencie, gdyby na przykład tą wodę podgrzać, co w naszym wypadku raczej jest totalnie nieuzasadnione ekonomiczne, no to wtedy te ryby po prostu urosłyby szybciej. Także to rytm natury dyktuje nam warunki, w jakich hodowane są te ryby. Wspaniale. Natomiast jesiotry hodowane są dłużej. Jeśli mówimy o takiej rybie, która ma około 3 kg, no to ona wzrasta około 3 lat. Przymierzacie się do produkcji kawioru, jak już hodujecie jesioty? Nie, raczej się nie przymierzamy do produkcji kawioru. Branża kawiorowa niech robi swoje, my robimy swoje. Koncentrujemy się na tym, żeby jesiot był smaczny, miał smaczne mięsko i oferujemy go w formie świeżej bądź wędzonej. Super, no to jest właśnie to, czego szukają nasi szefowie kuchni. Michał Zygmunt, szef kuchni restauracji Akademia na Różanej i Adam Drężek, szef kuchni naszych dwóch restauracji AW Pegas i Bubbles. Jeszcze dojedzie do nas szef kuchni restauracji Uwieniawy, Krzysztof Kowalski, który dzisiaj jest jurorem w bardzo prestiżowym konkursie, więc będzie troszeczkę później, ale dla niego jest to też bardzo ważne, żeby pozyskać produkt od Was i żebyśmy mogli go serwować w naszej restauracji. Panie prezesie, według Pana ryby, które hodujecie, dlaczego według Pana one są najbardziej pożądane w gastronomii i tak naprawdę co powoduje, że ten smak Waszych ryb jest tak wyjątkowy? Znamy to powiedzenie, ryby to zdrowie. Myślę, że to jest jedno z ważniejszych kryteriów. Te najpopularniejsze gatunki, które pojawiają się w gastronomii, to pstrąg i jesiotr z kilku różnych względów. Pstrąg przede wszystkim za dobre walory smakowe, stosunkowo duże możliwości przygotowania dość różnorodnych dań. Natomiast jesiot, delikatne mięsko, możliwość zrobienia na przykład steka czy fileta, fajnego poporcjowania, podania również w różnorodnych formach, na przykład w formie pieczonej wychodzi super z absolutnie minimalną ilością dodatków. Tu mogę panu powiedzieć, że mamy mistrzów, którzy potrafią tą rybę zaserwować w wszelaki sposób. No właśnie, nie powinienem za wiele prostej formy nawet na blinie gryczanym z kwaśną śmietaną, ale też w formie terriny, w formie pasztetu, musu. No oni są po to właśnie, żeby wyczarować z Pana produktu, wie Pan, wyjątkową rzecz. Panie prezesie, co wpływa na smak ryby? Czy to jest karma, czy to jest woda, jakość tej wody, czy to jest ogólnie otoczenie i proces hodowli danej ryby, danego gatunku? Szeroko pojęty dobrostan ryby jest również, jeśli on jest zapewniony, to możemy się spodziewać, że mięso tej rybki będzie dobrej jakości, że będzie miało dobre walory smakowe. A na dobrostan składa się tak naprawdę to wszystko, co Pan powiedział. Natomiast moim zdaniem przede wszystkim woda. Ona musi być czysta, wtedy mamy gwarancję, że ryba nie będzie miała posmaku, a wręcz, że będą wyeksponowane pewne walory charakterystyczne właśnie dla tej wody. W naszym wypadku korzystamy z krystalicznie czystej wody rzeki Maruski i to gwarantuje, że ryba będzie po prostu smaczna. Natomiast jeśli chodzi o karmę, to tak, ważne, żeby no powiedzmy była to karma z wyższej półki. To ryba za dobre żywienie na pewno się odwdzięczy nie tylko tym smakiem, ale dobrym zdrowiem, dobrym wzrostem. W procesie karmienia jest ważny jeszcze jeden aspekt, o którym czasem wydaje mi się niektórzy potrafią zapomnieć, zwłaszcza gdy najważniejsza staje się cena, a nie jakość. Mianowicie każdą rybę, czy to jest pstrąg, czy to jest karp, czy każdą rybę hodowlaną przed procesem sprzedaży należy odpić, czyli zrobić jej tak zwaną głodówkę. To gwarantuje, że w mięśniach nie zostanie jakiś posmak. Niektórzy mówią, że od ryby czuć mułem. To właśnie się może brać z tego, że ona była nieprawidłowo odpita. No, czasem w pogoni za ceną tego się nie robi, no bo rybka potrafi 1 czy 2% schudnąć w tym procesie. No, niby niedużo, prawda? Ale jeśli mówimy na przykład 200 ton albo 300 ton ryby, to się robi po prostu. Realna kwota, tak, dokładnie. Czyli reasumując, źródłem życia jest woda i również źródłem smaku, dobrego smaku ryb również jest woda. Jak najbardziej. Ja mogę tylko dodać, że to jest bardzo podobnie jak w naszej branży, prawda? U nas też trzeba kucharzy trochę odpić, żeby ruszyli do przodu i robili dobrze swoją robotę. Dokładnie tak. Thank you.
No. O, jest jesion. O, i są albinosy jakieś, tak? No tu mamy takie ciekawe ryby sobie no. trzymamy i być może ktoś będzie chciał na ozdobę. Nawiasem mówiąc, tych albinosów jest jeden z najdroższych kawiorów. Ja mam kawior z albinosa, z białugi u siebie. Mamy czterech rodzajów. Sterleta z rosyjsko-syberyjskiego, właśnie z albinosa i jeszcze z jednego, już nie pamiętam, ale odyniec. Ale tam są też jest, nie wiem czy widzicie, na środku samym. A tak, rzeczywiście. Zapytanie jest takie, a te albinosy, one z przypadku takie są, czy to rzeczywiście jest zupełnie tak jak u ludzi, tak jak u ludzi, czyli gdzieś tak, tam te geny... Okay, te geny się krzyżują po prostu. Tak, bardzo rzadkie. No? Właśnie tak, są bardzo rzadkie, to są jeden tam na... Okej. Kilka tysięcy na pewno. I taki jest, ile żyje czasu? Bardzo długo. Bardzo długo. Do 30 paru lat. Ten kawior taki najdroższy, który jest, to on jest robiony z 20-paroletnich jeszcze, nie? Tak. No tak. Musisz odpowiednia właśnie ta odpowiedni wzrost, w sensie takim, że muszą mieć odpowiednią ilość lat, żeby rzeczywiście uzyskać odpowiedni produkt, nie? Na tej zasadzie, nie. Odbieramy najświeższą rybę na Mazurach. Gospodarstwo Rybackie Szwaderki. Tutaj szefowie kuchni sprawdzą jakość. No i od razu powiemy o tym, co będziemy z nich przygotowywać. A więc tak, najważniejsze tak naprawdę to świeżość ryby, prawda? Świeżość ryby sprawdzamy tak naprawdę organoleptycznie, czyli przede wszystkim oczy, czyli żeby nie były zamydlone. Skrzela te akurat mamy już usunięte, bo przygotowana ta ryba została specjalnie dla nas. No i jeszcze jest jedna opcja taka sprawdzenia, czyli patrzymy, czy ości nie odchodzą nam od mięsa. Tak jak tutaj widzimy, idealnie się trzymają, czyli mamy pewność tego, tak że ta ryba jest naprawdę bardzo dobrej, świeżej jakości. Odchodzące ości, no praktycznie kwalifikują tak jest. Rybę pod względem świeżości. Już niebawem będziemy w Akademii robić na pewno pieczonego jesiotra na blinach gryczanych na zakwasie, blanszowanym szpinakiem, sosem maślanym i kawiorem. Ja będę przygotowywał pstrąga w całości zapiekanego pod solą. Dzięki temu uzyskamy bardzo dobrą zarówno wilgotność tego mięsa, prawda, i jakość. To będzie podawane z delikatnymi warzywami jesiennymi oraz... A popadanie będzie efektywne. Tak jest, tak, tak. Rafał opowie, co będziemy robili w Wieniawie. No ja w imieniu właśnie Krzysztofa Kowalskiego, szefa kuchni u Wieniawy, mogę zdradzić, że podamy kilka dań z tych ryb. Pierwsze to będzie sałatka z wędzonym jesiotrem, który będzie podany na ciepło, terina z wędzonego pstrąga, kawiorem, kwaśną śmietaną. No i jeszcze jedno zachowam jako niespodziankę, bo szef dojedzie i pokaże, zaprezentuje, jak będzie przygotowywał w ogóle tutaj. Panie Tomku, bardzo dziękujemy również za pokazanie nam swojego pięknego gospodarstwa. Zobaczyliśmy wszystko, mamy ryby, zapraszamy też do naszych restauracji w Warszawie. Teraz udajemy się po grzyby, kolejny przystanek las, grzyby. Do zobaczenia. Dobrze.